Cześć, witam was w kolejnym odcinku Rayman Raving Rabbids. I teraz jesteśmy Raymanem białym, który jest w duszy czarnuchem. No, i zaczynamy kolejną porcję zabawy. Oczywiście zaczynamy, tak jak zawsze, po kolei, od lewej do prawej. Króliki nie potrafią latać. Kojarzę ten level. Mam naszego super królika. I chyba znowu mam machać w górę i w dół. Czy nie? Halo? Macham. Nie? Halo? Ej, Rayman. Okej, nagle zaczęło działać. Ej, to było proste. Dobra, nie ogarnąłem, kiedy to się zaczęło i już się skończyło i to prawie dwa razy lepiej niż trzeba było i nie wiem, o co tu chodziło. No, i się skończyło. Dobra, tamten level był dziwny. Bunnies don't use... O, dobra, króliki nie używają pasty do zębów, to jest trudne. Trzeba wyrywać im robaki z ust. To jest akurat w miarę prosty level, ale fajny. I nie sprawdziłem, ile czasu trzeba wytrzymać, więc będę robił jak najdłużej. No jak widzicie, na razie jest prosto. Szczególnie z ultraczułą myszką. Fajny jest właśnie w tym levelu, on jest bardzo fajnie zrobiony, bo wystarczy... jak klikamy raz, to nasza łapka leci do przodu i w czasie tego lotu musi złapać tego robaka i bardzo przyjemnie się w to gra po prostu. Bardzo dobrze to Ubisoft, a raczej twórca tego konkretnego poziomu zrobił. No już 50 sekund. I póki co jest prosto. Więc cóż, poradzimy sobie. Rayman dentysta. O, ej. Ten level się kończy dopiero jak wszystkie zęby zostaną zniszczone. Nie, jak jeden ząb zostanie zniszczony... Dobra. Minuta 15, czy to wystarczy? Wystarczyło. No okej. Jak na razie leci szybko ten świat. A trzecią minigierką jest... Króliki nie ogarniają. To jest strasznie fajny poziom. Ten królik na środku wali po mordzie. Pałą. A on nie ogarnia i musimy doprowadzić impuls do mózgu. W ogóle wsłuchajcie się w muzykę. To pokazuje taki nieład w tych mózgach króliczych. I ogólnie te poziomy są za trudne, zdecydowanie na PC-cie są one za trudne. W sumie na Wii też były stosunkowo trudne. Tak przesadzenie, ale okej. Nawet zostały nam 2 sekundy. No. To było proste. No i teraz level z tańcem. Level z tańcem, który też jest prosty, więc... No. Prosty ogólnie dzień. Yeah!
koniec? Serio? To było krótkie? I trochę tutaj nam nie szło. I wydaje mi się, że teraz będzie inny level. No, wygraliśmy piosenkę, to spoko. I wydaje mi się, że teraz będzie level... z jazdą? Króliki lubią jazdę na plaży. Okej, to będzie fajne. Znaczy fajne, wolę te levele ze strzelaniem, ale te też są przyjemne całkiem. Jeździmy na knurach po plaży. I to jest stosunkowo proste nawet. Chyba wydaje mi się, że żeby wygrać nie trzeba być pierwszym, tylko mieć odpowiedni czas. Jeszcze tutaj są różne skróty. No nie należy to do trudnych rzeczy. Ale fajnie tak czasem się pościgać. Szczególnie, że mamy tutaj jeszcze takie przyspieszenia fajne. Łapki na muchy, które możemy użyć do uwalnięcia knura. I ile tu jest okrążeń? 3. Damy radę. Damy radę. W ogóle te dźwięki tego knura, jak on dostaje po tyłku. Które zaraz usłyszycie. I... bum. Mimo wszystko te knury są trochę wolne. Mimo, że tak to wszystko szybko idzie, ale same knury w sobie są wolne stosunkowo. Dobra, level zaliczony, you win. I kolejny dzień z głowy. I teraz Rayman już chyba ogarnia. Czwarty dzień, kolejne 5 misji. Zaczynając od Bunnies Don't Milk Cows. Znowu level z machaniem myszką. A to będzie proste, naprawdę. To będzie stosunkowo proste. Tylko że muszę tą ręką machać do przodu, do tyłu. Ej, serio? Tylko 3 razy? Naprawdę? To było zbyt proste. I muszę kichnąć albo nie, albo tak, albo nie, albo tak. Dobra, nie kichnę. Króliki nie lubią batów. Okej, fajny poziom. I latamy tu na takim smoczku. Musimy zbierać rozrzucone po świecie świnki i zanosić je do domu. Powiedzmy, do domu. No do zagrody ich. Nie jest to trudne, mamy na to sporo czasu. Dodatkowo mamy baty dla naszego smoka, czy tam, nie wiem, to jest smok, nie mam pojęcia. I świnko, chodź tu. Okej. Masz po tyłku nasz smoczku, bo jesteś za wolny, śmieciu. Trafiłem? Nie trafiłem, serio. Złap ją i wrzuć ją. No serio, naprawdę. Naprawdę. Gdzie ona? Tu ona. Ty, chodź do swojej zagrody. No, brawo, nareszcie. I lecimy po ostatnią, która jest najdalej, a my mamy już stosunkowo mało czasu. Ale damy radę. Szczególnie, że mamy jeszcze 2 baty. Tylko złapią. Okej. No to teraz masz i... i leć tu. No czemu jej nie zrzuciłeś? 18 sekund. Fak. Okej. Już? Koniec? Koniec. Dobra, to nie było trudne. To naprawdę nie było trudne. Ej, to już trzeci poziom. To leci masakrycznie szybko teraz. A myślę, że te poziomy z czasem będą trudniejsze. Na razie tak nie jest. Bunnies are amazing. Amazing. Nie da się tego na polski przetłumaczyć dobrze, bo to znaczy nawiązanie do słowa amazing i maze, no.
I to jest strasznie fajny poziom, musimy machać myszką, omijać przeszkody i dolecieć tą główką królika do mety. Fajnie się tu gra na kilka osób. Nie wiem ile mam na to czasu, ale... zdecydowanie wystarczy... ...jąco. Już myślałem, że przegram, będzie taki insta-dead, ale na szczęście nie. I tańczenie. Okej, okay. To naprawdę robi się coraz krótsze. Co dziwne, ale... ale na szczęście będzie level strzelania, który jest stosunkowo długi. Bunnies get a kick out of hip-hop. No to będzie hip-hop taneczny. Oj, zmienia się lokacja na taką mroczną i czaszki zamiast królików. Trochę sfejlowany finał, ale w końcu finał. No i zbliżamy się do końca, teraz znowu... o, ubranie gota. Ciekawe czemu ubranie gota przy hip-hopie zdobyliśmy? Okej. Okay. W kolejnym... może dlatego, że była plansza taka typowa. No tutaj jest napisane, że prawym się wali ręką. A prawym się nie wali ręką. Chyba, że... się wali? Nie. Aha, jednak działa, okej. Okay. Teraz wam to pokażę. Mogę złapać królika i przywalić innemu. W taki sposób. To jest strasznie fajne, strasznie mega fajne, super mega fajne, super. Można się bronić dzięki temu i tak dalej. No, fajnie się gra z tym. Siema. Właśnie działa ta ręka podobnie jak tam w tym levelu z tym. O, ktoś nas trafił. Siema, Spider-Man. Spider-Man, Super Rabbit. I teraz to jest taka stylistyka filmowa. Bardzo fajna. O, mina? Lol. Taka wodna, dziwna mina. Fakt, trafił nas. O, zaczyna się robić
Poważnie, ciężko. Dobra, nie, ale fajnie. Walą do nas szeryfi. Trochę ich dużo, jak na jedno miasteczko. Chyba, że to taki zbiór szeryfów z całej Ameryki. Czy coś takiego istniało? Nie wydaje mi się. Siema. O, chodź tu. O, trafiłem nawet kogoś chyba. I czemu nie trafiło? Ej, tam z tyłu do mnie będą strzelać. Albo nie? Ej, czemu on był przebrany za kwiatka? Nie wiem. Genialnie to wygląda, jak on już w nas strzeli i my w tym samym momencie strzelimy. Strasznie fajna animacja wtedy jest. I znowu kosmici. Kosmici to tacy bardziej uzdolnieni. Czemu oni wyglądają jak Sam Fisher? Dobra, to jest gra Ubisoftu, więc... Oczywiście nawiązanie fajne. A poza tym najnowszy Sam Fisher, a raczej Splinter Cell był słaby. Jak na moje oko. Jakby kogoś to ciekawiło. Nara? Nara? Ślązaki nam tu będą skakać. Nara? A, złapać go mogłem. Fajnie, że tymi królikami złapanymi można walnąć kilku naraz. A, niechcący go wyrzuciłem. A, nie udało się. O, właśnie. A ty masz tu z piłki. I ty też? Myślę, że tam ktoś był jeszcze. O, już? Dobra, to był prosty level. I zaczynamy w planszy. Króliki nie mają pamięci. O, to jest fajne. Będę grał z szokami. Pau. Pau. Roller. Strasznie fajne są te pamięciowe gierki. Może dlatego, że mi zawsze w nich dobrze idzie. Najłatwiej by mi było powtarzać to sobie na głos. Ale nie będę tego robił, żeby było trudniej. Okej, jak na razie idzie całkiem spoko. A, tak, 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 tak. Okej. A, góra, lewo, lewo, góra, lewo. Jeszcze raz lewo, czy nie? Okej, okej. Nie. Ale i tak wygraliśmy, więc spoko. Nie wiem, ile było trzeba, mieliśmy całkiem sporo. A kolejna gra to... Gra o śmierć? Nie, Bunnies Rarely Leave Their Burrows. I musieliśmy walić im po mordach, łopatką. Co też jest całkiem przyjemne. Chociaż nie zastępuję tego na Wii. Naprawdę będę cały czas mówił, jak to na Wii jest fajnie, ale jest fajnie. Machać tym Wiilotem w mordki im. I znowu zapomniałem, muszę sprawdzać, ile trzeba punktów, żeby tego nie przedłużać na siłę. Nie zależy mi na jakichś mega, ultra, hiper światowych rekordach. A, to jest na czas, dobra. Nieważne, nieważne, nic nie mówiłem. To po prostu jest tam 50 sekund i ile zabijemy, tyle zabijemy. Więc spoko. Wow, jak failuje trochę. ...835 punktów. Wygramy. No, to było sporo punktów. Mega mi poszło dobrze. Znaczy, w sumie to jest proste na razie. Bardzo, całkiem. I kolejny poziom, a mianowicie... Króliki są słabe w peekaboo. Peekaboo, czyli takie, nie wiem, podchody, coś w tym stylu. Gdy on nie patrzy, musimy do niego podchodzić.
I jak on zaczyna się patrzeć, to robić to, co... Znaczy, starać się zachować idealną równowagę. No właśnie. Lewo, dół, góra, lewo, dół, góra. Prawo, góra. I to już będzie koniec, wydaje mi się. Jak tylko zacznę iść, to powinno się to skończyć. Chyba, że mam podejść jeszcze dalej. Nie mam pewności. Może do niego i coś mu zrobić. Nie pamiętam. Ale już teraz damy radę. Albo nie? Całkiem długi jest to. Długie jest to. Bo już 57 sekund. Mam nadzieję, że nie ma być ponad minutę. Znaczy, mam nadzieję, że nie miało być poniżej minuty. Aha, dobra. Dobra, udało się. I co już, tańczenie? Nie. A, tak, jednak tak, okej. Okay. Krótkie te levele. Bunny's Dance La Bamba. O, to jest genialne. Dobra, to było chyba jedno z najlepszych piosenek, no może poza tą pierwszą. Ale La Bamba to też jest tro. I nowa piosenka. I znowu, strasznie śmiesznie się steruje tym Raymanem po tej arenie. Tak dziwnie. Bunnies don't rest in peace. Nie spoczywają w pokoju? Okej. Znowu mamy strzelanie, więc jest spoko. I tym razem mamy cmentarz, tak, to jest genialny poziom, bo mamy tutaj takiego oto robokrólika. I panów budowniczych, a raczej takich, nie wiem jak oni się nazywają, górników, o, takich jakby górników. Bam, bam, bam. A ciebie chcę złapać, okej. Co prawda chciałem zaczekać i rzucić przeciwników, ale spoko. Okej. Ci w ogóle z kiełbaskami łażą. O, tam jest życie. Znaczy, co prawda mi się nie przyda. A nie, to punkty były chyba. A punkty to tam walić. Tutaj ważne, żeby rozwalać te groby, bo za nimi się chowają kosmici nasi. Dwaj. Siema. Nara. Pa. Thank you.
I czy ten duży strzela? A, on rzuca bombami, piłkami. Zapomniałem o tym, mimo że grałem poprzedni poziom przed chwilą. O, i będziemy wchodzić zaraz do krypty chyba. Albo nie, ale mamy teraz bardzo fajne takie pięcio strzały. I co dalej? O, Superman. Traf w niego. O, w ostatniej chwili chyba. Pływacy spontanny, pozdro. O, życie, mimo że mam pełne. Okej. Rozwalmy z... O, UFO. UFO, UFO, UFO. O, myślę, że jest silniejsze trochę. Ej, nie trafiłem. Uda mi się ciebie złapać? Okej. No, chodźcie, goście. Dwóch naraz, pięknie. Zmiotłem. Miałem nadzieję, że ten z prezentem zabije tych czterech, a nie wyszło. Jak się zwiksowała ta strzała. I chyba zbliżamy się powoli do końca tego levelu. A może nie? O, marsz z bomby. I wy też. O, myślałem, że będzie ich tu mniej. Dużo to też ich nie było. O, nie udało się złapać śpiącego. Tego nie zbierać. Czerwone, czyli złe. Ej, czemu nie zabiło kosmi... Zabiłem trupa. Już zabiłem trupa, to ma sens. Znaczy w sumie to w pewnym sensie są żywi trupi. I w ogóle gramofon, nie wiem czemu, zamiast radia. O, i tam już widzimy klatkę na górze. A jak się domyślacie, teraz do niej nie dostrzelimy. A znowu będzie misja z rakietami. Akcja z rakietami. Z rakietami. O, trafiłem, myślę, że nie. Tym razem rakietami nie walimy w klatkę, tylko w przeciwnika. O, trafił nas raz. To się zdarza rzadko z naszym skillem. Ciągle mu nie zadajemy obrażeń. To muzyka, naprawdę. Ogólnie jak ta gra wychodziła, to była mega hejtowana, że to nie Rayman i tak dalej. Ale sama w sobie gra była naprawdę bardzo dobra. No może poza aspektami graficznymi, bo... No, nie wyglądała na 2006 rok. Okej. I to była druga z trzech faz. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze, serio, trochę za dużo ich tu dorzucili, przeciwników. Dobra, rzucaj rakiety. Jedna i druga. No. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!